Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z programu Co w Mitówę w GTA The Trilogy The Definitive Edition. Ja jestem Hubson, no i rozpoczynamy sobie tę serię po raz kolejny, można powiedzieć, głównie z uwagi na to, co wydarzyło się w odcinku poprzednim. To znaczy, jak pewnie część z was pamięta, tam była totalna klapa, wszystko okazało się być totalnym fejkiem, żadnych zmian, ogólnie no nic interesującego się po prostu nie wydarzyło. Dlatego też ten wstęp nagrywam wam po tym, jak już wszystkie mity zbadałem i powiem wam, że dzisiaj naprawdę co po niektóre rzeczy były bardzo ciekawe. To znaczy, owszem, nie zabrakło też mitu bądź mitów, gdzie dana rzecz okazała się być fejkowa, natomiast no było też sporo naprawdę fajnych rzeczy, które na pewno wam się spodobają, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tak czy inaczej, jeszcze tak czysto informacyjnie, chyba sobie wszystko w głowie ułożyłem, jeżeli chodzi o tę serię i wydaje mi się, że parę ładnych odcinków z niej będzie. Także jeżeli macie jakieś propozycje mitów, podsyłajcie śmiało w komentarzach, na Facebooku, gdzie wam po prostu wygodnie. No i co? Myślę, że zabieramy się do dzieła. No i zanim przejdziemy sobie do głównej części odcinka, przypominam o serwisie Eneba, czyli miejscu, gdzie możecie kupować gry i nie tylko, w bardzo okazyjnych cenach. W górnej części strony zawsze dostępne macie zakładki, w których znajdziecie aktualne promocje na przeróżne tytuły. Ponadto przy zakupie zawsze wykorzystujcie śmiało mój kod zniżkowy. Nie jest to nie wiadomo jak dużo, lecz zawsze parę złotych zostaje w waszej kieszeni. Linki pozostawiam w opisie, no i raz jeszcze zachęcam do odwiedzin serwisu Eneba. Pojazdy w GTA 3 The Definitive Edition są szybsze od pojazdów z wersji pierwotnej. Przykładowo Kuruma uzyska lepszy czas przejazdu w nowej edycji. Najlepiej jak zawsze przetestować to na lotnisku. Okej, jesteśmy na miejscu. Myślę, że nasze testy będziemy sobie wykonywali na tym pasie. Walniemy sobie podzielony ekran i na jednej części ekranu będziecie widzieli po prostu samochód z GTA 3. Na drugim ekranie będzie samochód z GTA 3, ale Definitive Edition. No i myślę, że wykorzystamy sobie samochody z trzech różnych grup. W sensie będzie to tak jakby samochód jakiś tam sportowy, będzie jakiś sedan, no i może jakiś taki niestandardowy typu pick-up czy coś w tym stylu. Jeszcze zobaczę. I ogólnie tak powiem wam, że jak coś to obstawiałbym, że samochody z GTA 3 zwykłego będą szybsze, ponieważ tam jest dużo lepsze odczucie prędkości. W sensie ma się takie wrażenie, że samochody właśnie z GTA 3 z tego zwykłego jeżdżą dużo szybciej niż samochody z GTA 3 Definitive Edition. No ale jak będzie, to przekonamy się za chwilę. W garażu Toreno możemy znaleźć czyjeś zwłoki, których nie było w edycji poprzedniej. Jak widzicie, w GTA San Andreas w wersji pierwotnej garaż Toreno jest całkowicie pusty. Nie ma tu niczego. Jeżeli chodzi o pomieszczenia w GTA za Definitive Edition, to tam zauważyłem, że często są jakieś dodatkowe przedmioty, jakieś tam półki w garażach i tego typu rzeczy, także w sumie jestem całkiem ciekaw, jak to będzie wyglądać w wersji ostatecznej. To, co w tej grze się czasami odpieprza, to przychodzi w ogóle ludzkie pojęcie, naprawdę. Już w ogóle abstrahując od tego, że ta gra jest zajebiście ciemna i nie mam pojęcia, dlaczego tak jest i tak się dzieje. Już jakiś czas temu o tym mówiliśmy w odcinku z Marcinem, tak by the way. Tak czy inaczej, koniec tego narzekania, przechodzimy sobie do badania mitu. No jak na ogólnie pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, garaż wygląda ciutkę inaczej. Dostał różnych dziwacznych elementów, znaczy może w sumie dziwacznych, no bo opony w sumie powinny być w garażu. Natomiast no elementów, których na pewno nie było wcześniej. Jest tu w ogóle jakaś apteczka z tego co widzę.
widzę, First Aid, czyli jak najbardziej apteczka, do tego jakaś mapa czegoś, w sumie to tak trochę ciężko powiedzieć. Mamy jakąś półkę, no i mamy tutaj jakiś tajemniczy, może właściwie jakieś tajemnicze tekturowe pudełko, tak bym to nazwał. No i to, co znajduje się w tym pudełku, jest, nie ukrywam, mega podejrzane. Okej, udało mi się wskoczyć na tę beczkę tutaj i powiem wam, że ta rzecz, która znajduje się na samym środku tego tekturowego pudła, no wygląda jak ludzka ręka. Generalnie rzeczywiście wszystkie te rzeczy, które są w tym pudle, wyglądają jak jakieś właśnie ludzkie kończyny i ogólnie pozostałości jakieś po człowieku. Wygląda to ogólnie nieciekawie i zapewne jakbyśmy mogli poczuć smród tego wszystkiego, no to być może nawet i by nas zabił. Natomiast jeżeli chodzi o sam mit, to mi się wydaje, że nawet nie jedna, a wiele, wiele osób jest tutaj zamordowanych i leży właśnie w tym tekturowym pudle. Także jak dla mnie definitywnie są to zwłoki, no i mit możemy sobie potwierdzić. By the way, kozacka sprawa, jeżeli chodzi o ciekawostkę. Naprawdę mega mi się podoba. W GTA San Andreas podczas misji dla Caesara, wysoka stawka lowridery, Kendall podczas rozgrywki ma skina z wersji beta. Sprawdź, jak to wygląda w wersji definitywnej. No i powiem wam, że jest to mit naprawdę, naprawdę ciekawy. Właśnie odpalamy sobie misję High Stakes Lowrider dokładnie w tej chwili. W ogóle też sprawa jest ciekawa pod tym względem, że w cutscence mamy Kendall z wersji jakby normalnej, nie beta, a potem zmienia się to w trakcie trwania tego zadania. Jak też wam pokazywałem w odcinkach właśnie z bety pewne postacie, to tam mogliśmy zauważyć, że Kendall na początku wyglądała dokładnie tak jak w samochodzie Caesara, przepraszam. No i właściwie to Kendall na samym początku, w sensie w becie, była podobna do zwykłego peda, w sensie do jednego z pedów, jakie chodzą po ulicach San Andreas. No i teraz pytanie jest następujące. Jak doskonale kojarzymy z przechodzenia gry na live'ach, no to Kendall w cutscence wygląda tak jak Kendall. No ale zobaczmy, czy twórcy postanowili tak jakby usunąć ten model beta z samochodu Caesara. No i tak mi się wydaje, że chyba tak. Za chwilę podjedziemy sobie nieco bliżej, ale chyba jeżeli chodzi o to, sprawa jest jasna, ponieważ prawie jestem pewny, że dobrze widziałem i że mamy do czynienia z modelem Kendall, z takim, jakiego widzimy w cutscenkach. Także moi drodzy, chyba nie ma tu żadnych wątpliwości, Kendall w końcu w samochodzie Caesara wygląda tak jak we wszystkich pozostałych przerywnikach filmowych, a nie jak ta Kendall znana nam z bety. Lądujące samoloty w Vice City Definitive Edition mają kolizję, no a wcześniej jej nie miały. Kolejny mit tego odcinka, no i po raz kolejny udajemy się prosto na lotnisko, moi drodzy. Jeżeli chodzi o te nowe części GTA, to mam problem cały czas taki sam, mianowicie nie ma do tych części żadnego noclipa, żadnego teleport moda, może po prostu, w sumie to nawet na początku nie wiem, co chciałem powiedzieć. Tak czy inaczej nie mogę szybko dostać się w dane miejsce, tylko muszę do każdego miejsca dojeżdżać i czasami bywa to uciążliwe. Tak czy siak, jesteśmy jeszcze na chwilę w zwykłym GTA Vice City, żeby zobaczyć sobie, jak tamta kolizja z samolotami wyglądała. No i jak aktualnie widzicie na ekranie, niezależnie od tego, czy byliśmy z buta, czy byliśmy w samochodzie, to i tak po prostu w GTA Vice City, właśnie w wersji pierwotnej, kolizja nie występowała. Tymczasem powoli dojeżdżamy sobie na lotnisko w GTA Vice City Definitive Edition, no i za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć, jak ta sprawa wygląda tutaj. Ja osobiście nie wróżę jakichś niesamowitych rezultatów, chociaż zdziwiło mnie to, że ten komentarz, w sensie z taką treścią, że w GTA Vice City Definitive Edition występuje kolizja z samolotami, no pojawiał się dosyć często. Oczywiście na nasze nieszczęście jeden z samolotów wystartował, ale z tego co widzimy już w oddali leci kolejny, także ja sobie chwilę poczekam, no i wykonamy lada moment pierwszą próbę. Na początku oczywiście sprawdzimy sobie to, czy samolot, on w ogóle zupełnie inaczej wygląda niż to było wcześniej. Natomiast tak by the way, kolizji z tym samolotem nie zauważyłem, w sensie nie widziałem, żeby ona występowała. No i jak widzicie... wygląda to identycznie jak to było w GTA Vice City w wersji pierwotnej, niestety. Ale to, co jest w ogóle właśnie ciekawe, to to, że samolot sam w sobie wygląda zupełnie inaczej. Jest cały czarny, bo wcześniej samoloty wyglądały tak jak ten tutaj, co nie? No a teraz ciutkę się to zmieniło. Zobaczmy sobie jeszcze, czy Tommy, gdy wejdzie w koło tego samolotu...
miałem powiedzieć, zostanie zabity albo coś w tym stylu, w sensie czy zostanie zabity, no ale jak widzicie, raczej nic takiego nie ma prawa bytu. Za każdym razem dzieje się dokładnie to samo, mianowicie Tommy Vercetti przenika przez koła samolotu. Podskoczmy sobie jeszcze do kadłuba, żeby zobaczyć jak... Takie coś będzie wypadać w GTA Vice City Definitive Edition, no ale bez zmian. Gdy w nocy otwieramy drzwi pojazdu, zapalają się w nim światełka, tak jak w prawdziwym samochodzie. No a wcześniej tak nie było. No i w ogóle to powiem wam, że tu mam całkiem sporą zagwozdkę. Mianowicie z tego co mi się wydaje, z tego co zrozumiałem ten mit, to chodzi o światełka, które miałyby się rzekomo świecić we wnętrzu samochodu. Mowa tu oczywiście o tym takim światełku, wiecie, co sobie zapalacie, jak coś wam upadnie w samochodzie na przykład i czegoś tam szukacie. To nieważne. Oczywiście w GTA San Andreas w wersji pierwotnej no czegoś takiego nie było, jest to stara gra i raczej twórcy nie myśleli, żeby takie bariery pododawać, chociaż w sumie to nie wiadomo, być może jest jakaś gra z tamtego okresu, która tego typu rzeczy po prostu w sobie zawierała. Tak czy inaczej w przypadku GTA San Andreas czegoś takiego nie mieliśmy, nic takiego nie miało miejsca, niezależnie od tego jaki to był samochód, a czy jaki by to nie był samochód, to i tak takiego światełka po prostu nie możemy zaobserwować, nawet w nocy, czyli tak naprawdę w idealnych warunkach do tego. No i jeżeli chodzi o to jak sprawy miewają się w GTA San Andreas Definitive Edition, to za chwilę sobie to przetestujemy, tylko oczywiście doprowadzę do pory nocnej, ponieważ w dzień no raczej byłoby coś takiego dosyć ciężko przetestować. Także moi kochani, myślę, że godzina 24 będzie w porządku, 23:26:07 też. No i jak aktualnie widzicie, nie wiem czy to mi się wydaje, czy też macie takie wrażenie, tak jakby we wnętrzu pojazdu były jakieś światełka zamontowane. I teraz mówię całkiem serio, poczekajcie, weźmiemy sobie jakiś samochód, być może jak CJ w ogóle wsiądzie do samochodu, będzie to lepiej widoczne. Udamy się też bardziej na jakieś bezdroże, żeby dookoła było bardzo, bardzo ciemno, żeby to można było lepiej zaobserwować. No ale moi kochani, już w tym momencie, no, jak sami widzicie, wnętrze tego samochodu się świeci. Jestem ogólnie mega ciekaw, co wy o tym sądzicie, ponieważ moim zdaniem naprawdę coś jest na rzeczy. Zobaczmy, jak sprawa ma się w przypadku jeszcze nieodpalonego samochodu. Za chwilę sobie do niego wejdziemy. Jak aktualnie widzicie, no, wszędzie jest zajebiście ciemno i w tym samochodzie też. Jestem ciekaw, co stanie się, gdy do tego samochodu właśnie sobie... wsiądziemy. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, gdy otwieramy drzwi, w samochodzie zapalają się światełka, natomiast gdy te drzwi się zamykają, to światełka gasną. No to chyba w takim przypadku, moi drodzy, sprawa jest jasna i to też jest zajebista, zajebista ciekawostka. Mit oczywiście jest jak najbardziej prawdziwy, w sensie jest ciekawostką, jak wspomniałem, no i możemy to wszystko potwierdzić. No i na tym zakończymy sobie, moi kochani, dzisiejszy materiał. Jak zawsze dzięki za obecność, pamiętajcie proszę o ocenie filmu, no i mocno liczę, że widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!